Siemaneczko, ostatnie zadanie. Także duchy, karpie, amury, inne dziwne stwory. Ostatnie zadanie. Anglia, jesteśmy gotowi. Słuchajcie, jestem tutaj w tym miejscu. Jak widzicie, na środku mniej więcej. Na mapie pokażę wam to dokładnie. Tutaj się pojawiacie i idziecie sobie po prostu w dół. To jest to jeziorko. Gdzieś mniej więcej tu pod tym drzewem stoimy. Będziemy sobie łowić przed siebie. Idziemy na nockę. Liczę na dobre brania. Co tutaj mamy założone? Słuchajcie, założyłem tak. Haczyk 6.0. 2 po 10 i tutaj też 6.0. Do tego woreczki PVA, bo mam taką zanętę o taką. Wiedźmo zanęta, także rozrobiłem sobie taką zanętę i zobaczymy, czy ona przywoła nam te ryby duchy. I to sobie właśnie wsadziłem do takiej siateczki PVA. I lecimy. Tutaj chyba nie ma co za bardzo przedłużać. Można nęcić oczywiście rakietą. Ja tutaj nie nęcę rakietą. Zobaczymy, jak to pójdzie. Po prostu tylko i wyłącznie do tych siateczek troszeczkę zanęty dałem. Prawdopodobnie w ogóle nie trzeba używać tej zanęty, ale no i tak ją mam, więc z ciekawości sobie po prostu dorzuciłem. Nie wiem, czy ona będzie miała jakikolwiek wpływ na łowienie tych ryb. Nie mam zielonego pojęcia. Zobaczymy. Wędki mam zarzucone. Czekamy. Czekamy na pierwsze brania. No. Zobaczymy, jak to wyjdzie w ogóle. Tak sobie przewinąłem na noc, ale... dobra. Ale tu mamy jakąś taką fioletową mgłę. Ciekawe. Czy w zależności od nocy będą różne mgły? Ewidentnie jest... Gdzie? Ewidentnie jest fioletowa mgła. Czy to będzie dobra pogoda na duchy? Za chwilę się przekonamy. No. Mamy pierwsze branie, zobaczmy. O nie, to zwykły karpiszon. Bardzo niedobrze, że od razu zwiększam haczyk, bo to widzę. Niedobrze, niedobrze. Tego się nie spodziewałem. Czy taki maluch uderzy. No, zobaczmy. Czy to będzie pierwszy duch? O! Kurde, nie wiem. Czy to duch, czy zwykła ryba? Nie no, duch jak duch. 22 kg. Zobaczmy. Jak to się robiło? O! Nie, no pięknie widać. Czekaj, na czarnym tle jakimś, nie wiem, no. No, także tak. Żeby to Halloween było. Dobra, zatrzymujemy. Coś zaczęło się dziać. Ryby biorą. Oho. Co my tutaj mamy? No, jest kolejny. No, chyba wszystkich wam nie będę pokazywał, nie? O, dobra. Mamy kolejnego delikwenta.
No jest tu jeszcze jakieś branko? Coś jeszcze? Tak jakby skubię troszeczkę. Woreczek napełniony, zaraz zobaczymy. Która wątka? Wątka numer 3. Dobra. To mamy załatwione. Już dwie ryby są. Już dwie ryby są. Czekamy na więcej w takim razie. Na kolejne brania tutaj. Na pewno co? Na palce i paliczki tutaj bierze. No, kolejny, ale chyba coś tu za słabo to branie wygląda. Zobaczmy. Mam nadzieję, że tutaj po prostu te karpie biorą, czyli jeżeli robimy przynęta paliczki, to na te paliczki będzie nam brał tylko ten karp, który bierze na to, co musimy złowić, tak? Nie to, że teraz nagle na te paliczki będą siadały amury i wszystkie inne ryby, bo to będzie trochę słabe. No ale kurde, zobaczymy. Oho. Dawaj, dawaj, mordę, szybko. Szybko, bo nie ma czasu, kolejne brania jakieś tu są. Jak się nic nie działo, to się nic nie działo. Jak teraz biorą, to na każdej wędce naraz wszystko. Dobra, spróbujmy zrobić tak, że dwie ryby wyciągniemy. Czy to się uda w ogóle? Tam mniej walczy trochę. Dobra, to jest na kulki gnoju. Spróbujmy go podejść ładnie. Dobra, mamy go. Mamy go i teraz wracamy do tego. No, chociaż tyle, że tak się udało. Tu jakiś lepszy walczak się trafił. Duch, dobra, jeszcze sprawdzam, czy czasem niezwykły jakiś karpik. No, ten trochę powalczy tutaj z nami. Jest kolejne branie. Czy uda się go wyjąć tak w miarę szybko? Nie chcę podejść, kurde. Nie chciałbym go stracić po takiej długiej walce już. No właśnie. To jest ten problem. A już byśmy mieli jednego z głowy prawdopodobnie. No niestety, to jest łowienie karpi. Nie wiem, czy nie przejdę w takim razie tutaj na jedną wędkę albo dwie, bo to szkoda. Szkoda tracić przynęt po nieudanych braniach, a jak widzimy, one tutaj takie solidne te karpie są. Ale chociaż na palce, na odrąbane palce, to już może być, że będzie drugi. I będzie koniec. Jedną przynętę będziemy mogli sobie zdjąć. Patrzcie, jak walczy, no. Kto by pomyślał, że taka walka będzie? Myślałem, że szybciej wyjdą. To tarpuny nie, tak nie walczyły po 30 kg jak te karpiki.
To nic tu nie daje, pompowanie. Mają power. To najmocniejsze wątki karpiowe w grze. Fakt, że one tam szału nie robią, 20 chyba 5 kilo mają, no ale... Ale jednak... Dawaj, dawaj, no już blisko, kurde. Jedna na trzy ryby wyciągnięta. Strasznie słabo. No ale dobra, na guzka już mamy... załatwionego. No 29 kilo to kawał ryby jednak. Co by nie było. Czyli teraz co? Stuletnie jaja zakładamy na Amura. Dobra. Niech i tak będzie. Ma wyszukany gust skubany. Zobaczymy. No niestety jemiołę straciliśmy przez to. Dobra, którą my tam wędkę jeszcze musimy zarzucić? Wędkę numer 2. I został nam pierwszy kij. Dobra, i zobaczymy. Poczekamy tu jeszcze na jakieś branie. Zostało mi trochę za neuty, to... To jeszcze tutaj, zobaczcie, z procy podstrzelimy delikatnie. Cyk. 11 metrów, trochę za krótko. A nie mam wyczucia w procy. Cyk, dobra. Czekamy na branie. No, chyba branie Amura będzie, tak jest. Stuletnie jaja w akcji teraz. No, a Murek tu trochę powalczy. Siema Tomaszka. Pomachamy, nie widzi. No, kolejne branie, kurde, dawaj, dawaj, młody, dawaj, 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 dawaj. Nie baw się z nami, bo tu nie ma czasu. Głupot. Branie przygapione.
Dobra, jest kolejny. Uhuhu. No waleczne, waleczne skurczybyki. No, ale to chyba nie jest karpik, który nam jest potrzebny. Jest, dobra, na szczęście jest. Także mamy to. Wiecie co, ja tutaj pozdejmowałem sobie te woreczki, bo skończyła mi się zanełka i na razie mamy zanełcone, zobaczymy czy to pójdzie. Jagody, potrzebujemy jeszcze jedną rybę. Kulki gnoju, jeszcze dwie ryby, dobra, to tutaj. Tutaj też zdejmiemy sobie na razie woreczek. I cyk. Stuletnie jaja, no dobra, to tutaj mamy to. I co? I duch na stonogi, dobra. Zobaczymy. Tu na razie potrzebujemy te ryby, okej. Ja tu mam procy, jeżeli ktoś z was robi to zadanie i nie ma procy, to może wnęcić sobie rakietą, ja rakiety zapomniałem. Ale jeżeli tą kulkę przeciągniecie sobie tutaj i nie macie procy, to będziecie po prostu z ręki rzucać, także też możecie sobie... Tak jak ja tutaj z procy na 17 metr, to możecie sobie na spokojnie... O! Na spokojnie możecie sobie podnęcić takie miejsce na te duchy z ręki normalnie rzucając. Nie ma żadnego problemu. O! Co to, nagłusek? Nagłusek na stuletnie jaja się skusił. No, to łobuz. No, chciałem nam podnęcić, a tutaj... Jakieś branka się... Aha, dobra, słuchajcie, bo tutaj w ogóle mgła zniknęła. Także ja nie wiem, czy bez mgły to my tutaj cokolwiek zdziałamy. Że chyba zwijamy kije i spróbujemy... Spróbujemy znaleźć łowisko, na którym jest mgła obecnie. O, dobrze. Przeniosłem się na jaskiniowe łowisko, tutaj. Tam się pojawiacie. Tam się pojawiacie. Idziemy sobie tutaj, zobaczymy, jak będą tutaj gryzły ryby. Jest mgła. Także ciśniemy kulki gnoju. O, przypadkiem rodpoda podniosłem do góry, także nie obraźcie się, że wygląda to jak wygląda, ale no, tak wyszło niechcący. No i dobra, i tutaj bierzemy właśnie tą... Ale zanęciłem, aż zawiesiło wszystko. Na 9 metrów, trochę za słabo. Na 10, jeszcze troszkę mocniej, bo my chyba na 11 łowimy. Także wbijemy tutaj... Och. Teraz trochę za daleko, no ale to zanęcimy taki placek na ziemi, zrobimy dywanik. I zaraz tu powinny wejść karpie, na to liczę. Teraz to przesadziłem. No i dobra. Escape. Przerywamy ładowanie. Poszło 5 ładnych kul i czekam teraz na branie. Jest pierwszy. Oj, wyjdzie bez walki. Pięknie. Dobra. Kolejną rybę mamy zrobioną. Co my tu jeszcze potrzebujemy? Te kulki gnoju. Dobra, zakładamy kulki gnoju. Dwie ryby będą na kulki gnoju teraz łowione, żeby to troszeczkę przyspieszyć.
No, tak nieśmiało, nieśmiało. Ale dorzucimy w takim razie jeszcze rakietę, czy nie zdążymy? A jedna rakieta. Ja już tak jestem przyzwyczajony do rakiety, oczywiście. Jedna kula z procy. No. Dobra, jest ryba. Jest duch. No i pięknie, pięknie. To zostanie nam jeszcze jeden duch, a i amur jeszcze. Oj, ten amur. No dawaj, dawaj, bo tam znowu na kulki gnoju akurat, dobra. Dobrze by było, żeby od razu druga ryba nam wzięła. Tu sobie podejdziemy. Także pamiętajcie, żeby łowić te karpie tam, gdzie jest mgła. Dobra, cyk. Pięknie. I co nam zostanie? Zostały nam tak, jeden amurek tutaj. I jedna ryba tutaj, no i tyle, no i co, czekamy w takim razie na te ryby. Ja tutaj kolejną rakietkę, ta rakietkę, skończ tą rakietą, chłopie. Kolejną kulę z procy im trzasnę, no i zobaczymy. Na razie mgła jeszcze się utrzymuje. Cyk. To dobrze, kochani, niestety obowiązki mnie wzywają dzisiaj, także tutaj podzielimy sobie ten materiał z Weeping Willow na dwie części, także w tym momencie będzie koniec części pierwszej. Jak widzicie, karpiki biorą fajnie, także donęcać za nętami. I to leci. Karpie biorą. Jak przestają brać, idziecie w dowolne miejsce, gdzie łowicie karpie, tak naprawdę zanęcacie i wyciągacie kolejną sztukę. Jakoś nie widzę tutaj, żeby miejsce miało znaczenie, bo ja sobie tak poszedłem, na chybił trafił, pierwsze lepsze, które mi tam wpadło do głowy i karpiki siadały, drugie miejsce tak samo karpiki siadają. Także w tej części bardzo serdecznie wam dziękuję. W drugiej części z Weeping Willow skoczymy sobie i będziemy łowić te karp hybrid duch, także na tą rybę się wybierzemy w drugiej części. No i zakończymy też cały już event, odbierzemy sobie nagrody, zobaczymy ile one są tam warte i tak dalej, nie? Wiemy o co chodzi. Myślałem, że jeszcze uda nam się zakończyć to amurem, ale niestety bez powodzenia. Nietrafione branko. Także ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Spadam i widzimy się w części numer 2 tego materiału. Tam sobie pogadamy jeszcze chwilę. Trzymajcie się, dzięki za dzisiaj. Do zobaczyska. Cześć.